Drodzy Państwo, drodzy widzowie, drodzy słuchacze, dzisiaj w naszym studio telewizyjnym zrobiło się bardzo bajkowo i to nie jest przypadek, dlatego że przeżywamy. Piękny miesiąc, miesiąc maj, który powoli dobiega końca. Przed nami 1 czerwca, dzień dziecka. Za oknem piękna słoneczna pogoda, która także gdzieś już nas nastraja bardzo wakacyjnie. I dzisiaj troszeczkę w naszym studio na temat wypoczynku, na temat aktywnego wypoczynku, na temat dobrego przeżywania czasu wolnego i wakacji chcemy porozmawiać. Naszymi gośćmi są przedstawiciele Fundacji Sansport, jest z nami Pan Tomasz. Nic Gorski. Szczęść Boże, witamy serdecznie. Szczęść Boże, witam Państwa bardzo serdecznie. Jest z nami także Pani Justyna Krzyżaniak, również serdecznie witamy. Dzień dobry. No właśnie, Fundacja. SanSport, ona pewnie nie jest obca dla, dla mieszkańców Kalisza, bo bardzo prężnie Państwo działacie, jesteście obecni w mediach społecznościowych, ale my dzisiaj chcemy też zwrócić się do, do naszych diecezjan, którzy może mieszkają nieco dalej od Kalisza, i właśnie ta fundacja SanSport jest dla nich jakąś nowością. Czym się zajmujecie na co dzień? Jakie są Wasze założenia? Jakie są Wasze cele statutowe? i tak dalej. Tak naprawdę działamy od trzech lat i obecnie chcemy jeszcze prężniej działać tutaj, przede wszystkim dla Kalisza i tak naprawdę okolic. Głównym darczyńcą fundacji jest firma Sansport, która jakby jest na rynku 18 lat i zajmuje się aktywnym wypoczynkiem. No i staramy się to wszystko robić w taki sposób bardzo kolorowy, profesjonalny, przyjazny dzieciom. Dla nas najważniejsze w ramach działania fundacji jest przede wszystkim. Zdrowie, aktywność i wypoczynek, oraz zwracamy ogromną, dużą uwagę na to, żeby dbać o emocje dzieci, bo uważamy, że jest to obecnie bardzo ważny temat, którym trzeba się bardzo mocno zaopiekować. Tak, cieszymy się, że, że właśnie zwracacie uwagę na takie, a nie inne sprawy, które są bardzo ważne, bardzo istotne, które dotyczą wzrostu takiego psychofizycznego dzieci i, i młodzieży. Pani Justyno, wiem, że organizujecie czy wdrażacie różnego rodzaju projekty. Które są właśnie ukierunkowane na dzieci i młodzież. Dzisiaj to jest bardzo ważne, żeby tym młodym ludziom towarzyszyć. Ten czas pandemii był trudnym czasem, kiedy byliśmy w jakiś sposób pozamykani, ograniczeni. No właśnie, co chcecie zaproponować temu młodemu pokoleniu? Tak, teraz wpadliśmy z Tomkiem na pomysł, aby zorganizować dzieciom z naszego miasta i okolic, treningi sportowe, które będą się odbywały dwa razy w tygodniu. Dodatkowo, Podopieczni będą objęci pomocą psychologiczną i pedagogiczną. E, chcielibyśmy, żeby młodzież e, miała taką alternatywę na spędzanie wolnego mhm. czasu, żeby e, nie przychodziły, że tak powiem, głupoty do głowy. E, żeby fajnie zagospodarować im ten czas. E, chcemy, aby fundacja była takim miejscem, gdzie dzieci będą czuły się bezpiecznie, gdzie ich rodzice zawsze będą mogli do nas się zwrócić z prośbą o wsparcie. E, więc chcemy już tak od września zacząć działać solidnie. Tak, ja przygotowując się do tej rozmowy, troszeczkę obserwowałem Waszą stronę internetową, Waszą aktywność w mediach społecznościowych. I to, co mi jakoś zrodziło się w sercu, to właśnie sprawa tego, że to, co robicie, robicie bardzo. Profesjonalnie, że to nie jest jakaś taka zabawa, że może wyjdzie, może nie wyjdzie. Dbacie o każdy szczegół, dbacie o każdy detal, macie duże doświadczenie, chociażby właśnie za, zaaranżowanie naszego studia dzisiaj. No właśnie, ktoś musiał mieć na to, na to pomysł. Kiedy rozmawiałem z osobami, które z Wami też współpracują, które uczestniczyły w różnego rodzaju wyjazdach, obozach, które organizujecie, każdy podkreślał, że, że tam jest bardzo profesjonalnie i myślę, że to jest dzisiaj bardzo ważne. Mamy może dzisiaj wiele propozycji, ale Wy stawiacie akcent na jakość. Tak, oczywiście. To jest bardzo ściśle związane z tym, że tak naprawdę Państwo, rodzice, powierzacie nam swoje pociechy i to, co robimy, jak robimy, ma ogromne znaczenie. Tak naprawdę Fundacja Sansport tworzy też społeczność samego Sansportu. Która już 18 lat działa aktywnie i organizuje wypoczynek, można powiedzieć, że lubimy to robić. Myślę, że się na tym bardzo dobrze, do, dobrze znamy. A jak człowiek lubi mhm. swoją pracę, to właśnie ma różnego rodzaju pomysły. Otaczamy się bardzo fajnym zespołem, ale też zapraszamy do współpracy nowych ludzi. Szczególnie też mamy projekt pomocnika instruktora. I może tutaj też, z tego mm -hmm. miejsca, zapraszam serdecznie młodych ludzi, e, którzy chcą się zaangażować w pracę wolontariacką, ale to może też chcą pracować w roli pomocnika, instruktora. Chcemy aktywizować dzieci i młodzież, ponieważ ogromnie wierzymy w to, że każdy ma w sobie pewien potencjał, mm -hmm. a te nasze bardzo długie zamknięcie w domu, myślę, e, że wywołało wiele lęków, obudziło wiele, tak to się wyraża, w nas niepewności, dlatego też czekamy na wakacje, jesteśmy do nich przygotowani, tak naprawdę zapraszamy Państwa no i liczę na młodzież z Kalisza, że się zaangażuje w nasze projekty. Myślę, że to jest też klucz do sukcesu robić to, co się lubi. Panie Tomku, kiedy przed tygodniem spotkaliśmy się na takiej pierwszej rozmowie w redakcji naszego radia, z tej rozmowy zapamiętałem taki jeden fakt, jeden szczegół i on bardzo mocno był przez Pana podkreślony że w tym Waszym działaniu, które podejmujecie, najważniejsze jest Dobro dzieci, żeby te dzieci z na przykład z obozowiska wyjeżdżały zadowolone, uśmiechnięte, pełne wrażeń i tak dalej. Myślę, że to dobro dzieci obok tego profesjonalizmu jest najważniejsze i kluczowe. Oczywiście, że tak. Obozy Sansport i to co też robimy w ramach fundacji, staramy się robimy wszystko, żeby miało jak najbardziej ciekawą ofertę. Mm -hmm. Myślę, że obecnie Zarówno dzieci, jak i młodzież potrafią, jakby w tej przestrzeni też internetowej, medialnej, fajnie uczestniczyć i potrafią też wybrać dla siebie atrakcyjne rzeczy. I staramy się też spełniać ich oczekiwania, być po prostu taką nowoczesną formą też aktywnego wypoczynku, ale przede wszystkim w naszej ocenie najważniejsze są emocje. Z mojej oceny, z moich obserwacji Jestem pedagogiem, socjoterapeutą. Przez lata to, co obserwuję, że największą opieką należy otoczyć emocje dzieci. One przyjeżdżają do nas z różnych środowisk. Mhm. Pomimo, że są to wakacje, spotykają się z różnymi emocjami. Naszym obowiązkiem jest się zaopiekować tymi emocjami. Dla nas jest to najważniejsze. Sport, aktywność, profesjonalne zajęcia, jak najbardziej tak, ale przede wszystkim radość, uśmiech i poczucie bezpieczeństwa emocjonalnego dzieci jest dla mnie. Najważniejsze, i myślę, że również o to samo chodzi rodzicom na naszych dzieci, mhm. żeby czuły się bezpieczne i miło fajnie spędzały ten czas. Ja tak też przepraszam, mhm. że wtrącam, myślę, że yy... Jak powiedziałeś o tym, że przyjeżdżają dzieci z różnych środowisk, to właśnie celem fundacji jest też wyrównywanie szans, tego całego poziomu, żeby dzieci, które są zagrożone wykluczeniem społecznym, nie czuły się gorsze, żeby w sport im pokazał, że tak naprawdę że aktywność fizyczna i osiągnięcia w sporcie nie są zależne od sytuacji materialnej. Tak, no cieszymy się z takiego podejścia do sprawy, że właśnie na to zwracacie uwagę. To jest bardzo, bardzo ważne. Dzisiaj też chcemy troszeczkę zaprezentować Waszą działalność, i ktoś słuchając czy oglądając naszą rozmowę, może mieć takie wrażenie, że, no właśnie, fundacja działa w Kaliszu, i tylko tutaj, na tym terenie. Podejmuje swoje działania. Chciałbym zauważyć i wskazać na dwa ośrodki, które prowadzicie, które są położone w pięknych, malowniczych miejscach. To Giewartów i mrówki, tak? Tak. Giewartów, czyli mm -hmm. nasza Michasiówka, mm -hmm. i mrówki nad Jeziorem Wilczyńskim. Trochę więcej o tych dwóch ośrodkach, żeby zachęcić naszych widzów, słuchaczy do tego, żeby może właśnie w tym roku tam swoje dzieci wysłać na, na wakacje. Znowu odwołując się do strony internetowej. To wszystko robi wrażenie. To są nowe budynki, dbałość o każdy szczegół. No myślę, że, że każdy z tego miejsca wyjeżdża pod wielkim, wielkim wrażeniem. Ja myślę, że to nie tylko robi wrażenie w internecie na mm -hmm. stronie internetowej, tylko w rzeczywistości również tak jest. Ostatnie myślę, że jest jeszcze okazję... większe. O, ostatnio miałam okazję y, tam przebywać przez mhm. chwilę i naprawdę byłam w ogromnym szoku, jak zobaczyłam pierwszy raz ośrodki na oczy. Mhm. No i właśnie no, to malownicze położenie po, w pobliżu jezior, te warunki, nie wiem, do spacerów, do wycieczek, do właśnie takiego aktywnego wypoczynku, y, no to nie jest przypadek, że wybraliście tak a nie inne miejsca. Oczywiście, że tak. Bardzo się cieszymy z tego, że udało nam się w ostatnich latach. Ostatnich latach spełnić plan, który mhm. założyliśmy, i nasza obecność w Kaliszu, już teraz tak mocno i silnie, jakby jest częścią tego planu, ponieważ jesteśmy już w swoim nowym budynku, w nowym biurze, też w biurze fundacji, które otoczone jest pięknymi boiskami i tam możemy zaproponować też program bardzo zbliżony do tego, co proponujemy na obozie. Mhm. Michasiówka, jakby jest. Sercem tego, co robimy, Było, był to pierwszy ośrodek, który stworzyliśmy. Jest to ośrodek idealnie stworzony dla dzieci najmłodszych w wieku 7-11 mhm. lat, położony nad Malowiczym Jeziorem Powickim. Cóż mogę powiedzieć? Trudno mi się pozbyć emocji, ponieważ mhm. jest to ośrodek, który został stworzony sercem, tak to się wyrażę, przez wielu ludzi i myślę, że tam można spotkać. Wiele dobra, radości, ale przede wszystkim profesjonalizmu, ponieważ bardzo mocno skupiamy się na tym, żeby kadra, która opiekuje się naszymi dziećmi, kochała to, co robi, pracowała wedle naszych planów, założeń, no i przede wszystkim była przyjaciółmi dla, dla dzieci, bo myślę, że to jest dla nich najważniejsze. Z całego serca zapraszamy do, do Michasiówki a mrówki. Są takim miejscem, które uzupełnia na naszą działalność, ponieważ skierowane jest do dzieci starszych w wieku 11-16 lat. Jest to ośrodek o całkowicie innej scenerii, położony w lesie nad Jeziorem Wilczyńskim i tam zapraszamy szczególnie młodzież, ponieważ są zajęcia przygotowane do tej starszej grupy mm -hmm. wiekowej, jak również kadra też jest tak dobierana, żeby nawiązać ten kontakt z młodzieżą na takich ich poziomie być dla nich też autorytetem, ale przede wszystkim też się wspaniale fajnie bawić. Są to dwa całkowicie różne ośrodki, ale łączy nas jedno. łączy nas to, że no, kochamy to, co robimy i zapraszamy państwa bardzo serdecznie, szczególnie dzieci i młodzież. I mhm. myślę, że to będą udane wakacje. Tak, dwa ośrodki Giewartów i Mrówki. Teraz chciałbym przejść do, do kolejnego tematu, który jakoś też nasuwa i ciśnie mi się na usta. W ostatnim czasie w kościołach naszej diecezji był czytany komunikat, zaproszenie do tego, żeby wziąć udział w takim projekcie wakacje z Bogiem, prawda? Boskie wakacje. Skąd pomysł? Jak zrodził się właśnie pomysł na to, żeby zorganizować coś takiego? Boskie wakacje, wakacje z Bogiem. Boskie wakacje. Narodził się ten pomysł z naszymi zaprzyjaźnionymi księżmi, którzy też uczestniczą w naszych rekolekcjach, okay. które organizujemy na ośrodku w Giewartowie, do których Państwa serdecznie też zapraszamy. Ogólnie tematy boskie są dla nas bardzo ważne okay. i chcieliśmy choć jeden turnus wakacyjny połączyć z taką odnową duchową, jak również z pięknym, fajnym, aktywnym wypoczynkiem. I stąd narodził się pomysł Boskiej Wakacji, i tam mamy bardzo piękne połączenie tematów boskich, mhm. o których możemy porozmawiać z młodzieżą w ciekawej, atrakcyjnej formie. Myślę, że młodzież tego bardzo potrzebuje, szczególnie teraz. Jest to połączone z pięknym krajobrazem, z aktywnym wypoczynkiem i możemy wspólnie spędzić ten czas. Nie boimy się trudnych tematów. Mhm. Młodzież jest piękna i cudowna. Uwielbiamy pracować z młodzieżą. Jest to już trzecia edycja. Do tej pory na boskich wakacjach było prawie, że 500 dzieci więc i młodzieży tutaj z parafii z diecezji kaliskiej. Mhm. W tym roku rozszerzamy ten projekt, bo chcemy wypełnić całkowicie ośrodek Dziećmi, i jest to taki projekt, który nam się sprawdza. Tak naprawdę, to też nie jest projekt, to jest taki dar, dar serca, jest to tak naprawdę zwieńczenie naszych działań wakacyjnych. Ja osobiście czekam zawsze na, na ten czas, bo tam mogę przeżyć taką odnowę też duchową. Jak również możemy zaobserwować młodzież w innych relacjach. Możemy się przy niej dłużej zatrzymać, spędzić ten czas w ciekawej, atrakcyjnej formie i tak naprawdę porozmawiać o Bogu, spotkać się z Panem Bogiem, ale też naprawdę bardzo aktywnie spędzić sportowo czas. Myślę, że ta Wasza oferta jest bardzo ciekawa. Połączenie z jednej strony rekolekcji, czyli wiary z takim aktywnym wypoczynkiem, z drugiej strony coś dla ducha i coś dla ciała. I myślę, że, że ta Wasza oferta jest bardzo atrakcyjna i ona także spotka się z miłym przyjęciem ze strony no, najmłodszych na pewno, ale także przede wszystkim ich rodziców. Ktoś powiedział kiedyś, że inwestycja w młodych, w dzieci, w młodzież jest najważniejsza i ona jest najbardziej opłacalna, i myślę, że gdzieś w tym kierunku też idziecie, prawda? Oczywiście, że tak, bo to od nas dorosłych zależy tak mhm. naprawdę, jak dziecko się ukształtuje i jak, jakie wartości wpoimy dzieciom, tak? Mhm. Teraz chciałbym jeszcze wrócić do tego tematu boskich wakacji. Może ktoś, słuchając naszej rozmowy, ma jeszcze wiele pytań, wiele wątpliwości. Mówi tak, oferta. Bardzo ciekawa, bardzo atrakcyjna. Można zobaczyć relację zdjęciową z tych poprzednich edycji. No właśnie, jaki termin jest tych rekolekcji, a z drugiej strony, pewnie gdzieś rodzicom. Z tyłu głowy no, pojawia się ta obawa, cały czas jest pandemia, raczej jesteśmy zachęcani do tego, żeby pozostać w domu, żeby nie wyjeżdżać. Z tego co wiem, zapewniacie bezpieczeństwo i także kładziecie mocny nacisk na to, żeby nikomu nic się nie stało, prawda, podczas tych czasów rekolekcji, o których mówimy. Oczywiście, że tak, tak jak wspomniałem wcześniej, wszystko, co robimy dla dzieci mhm. i dla naszych rodziców, jest przemyślane i zaplanowane. Tak to do tego podchodzimy, że profesjonalna działalność z dziećmi, czy to charytatywna, czy społeczna, czy też stricte biznesowa, ona przede wszystkim powinna się opierać przede wszystkim na dobru dziecka, ale przede wszystkim też również na tym, żeby to wszystko było profesjonalne i zaplanowane. Termin boskiej wakacji też nie jest przypadkowy. Jest to e, ostatni czas wakacyjny. Zapraszamy od 23 do 30 sierpnia e, do mrówek. Też po to, żeby też to był czas na podsumowanie tego okresu wakacyjnego oraz nabranie takiej siły i duchowego spokoju na ten czas szkolny, mhm. na czas pracy, e, żebyśmy też mogli się spotkać wspólnie razem, zobaczyć, jak nas jest dużo. E, I mi też bardzo zależy, żeby młodzież nawiązywała. Relacje i przyjaźnie. Dlatego ogromnie się cieszymy, że w dużej mierze jest to projekt, który skupia młodzież i dzieci, z Kalisza i okolic, bo bardzo nam zależy, żeby to wszystko, co stworzymy w wakacje podczas boskich wakacji procentowało na co dzień w parafiach, w relacjach koleżeńskich, przyjacielskich. I już teraz mamy doświadczenia, że mamy kontakt z dziećmi, z młodzieżą, z rodzicami. I ten już we wrześniu tak naprawdę wypatrujemy kolejnego sezonu. Co roku staramy się czymś pozytywnym zaskoczyć. W tym roku jest również wiele nowych atrakcji. A z całego serca zapraszam na koncert niezawodni, który związany jest z jubileuszem roku Świętego Józefa. Super będziemy to oczywiście śledzić, monitorować i zachęcać także naszych słuchaczy i naszych widzów. Myślę, że ta nazwa tego projektu Boskie Wakacje, ona jest bardzo ciekawa i także przykuwa taką uwagę. Dzisiaj pewnie mamy mnóstwo propozycji wypoczynku i rodzice zawsze też to chcą, żeby ich dzieci się rozwijały. Jeżeli chcą wysłać dziecko, syna, córkę na jakieś obozowisko, no to chcą mieć pewność, że, że tam będzie bezpiecznie, że tam będą przekazywane prawdziwe wartości i tak dalej i wy ze swojej strony jako organizatorzy to zapewniacie. Myślę, że takim problemem czy pytaniem, które gdzieś może pojawić się w sercach i głowach rodziców są koszty. Z tego co wiem nie chcecie, żeby pieniądze były przeszkodą dla dzieci, które chcą czy mają takie pragnienie takiego wypoczynku i wiem, że można też u was w waszej Fundacji, w ramach tych obozowisk, które organizujecie, wykorzystać bon turystyczny, który dzisiaj jest powszechny i znany osobom, które nas słuchają i oglądają, prawda? Tak, oczywiście. To jest taka bardzo dobra forma i ciekawa, mhm. do tego, żeby no, dla każdego rodzica ten wydatek był mniejszy. Dlatego. Mhm. Przy każdej formie wypoczynku, również wypoczynku Boskiej Wakacji, można wykorzystać ten bon turystyczny. Boskie Wakacje tak staraliśmy się zbilansować, żeby to nie był obóz tak naprawdę, na którym ktokolwiek chce zarobić. Chcemy mhm. przede wszystkim spotkać się w tym czasie z dziećmi, z młodzieżą, żeby jak największa grupa dzieci z Kalisza i z okolic mogła w tym projekcie uczestniczyć. Dlatego też żywo też jakby zbieramy fundusze na to, żeby przede wszystkim Pojechały te dzieci, które mm, przede wszystkim z, z, z problemów finansowych nie mogą uczestniczyć w takim projekcie. Mhm. Tak jak tutaj Justynka wspomniała, bardzo nam zależy, żeby tam spotykały się wszystkie dzieci. Ja uważam, że forma aktywnego wypoczynku jest tak naprawdę trampoliną do rozwoju dzieci. I to ma ogromny wpływ na to, jak one funkcjonują również mhm. w czasie roku szkolnego. Dlatego każde dziecko zasługuje i powinno mieć bynajmniej odrobinę wypoczynku w lecie takiego zaplanowanego, ponieważ dzieci lubią uporządkowane życie. Mhm. I profesjonalnie ten czasem organizując, musi mieć tego świadomość. Dlatego też, jeżeli Państwo chcecie wesprzeć na nasze, nasze działanie, to serdecznie zapraszamy mhm. tutaj do, do Siedziby Fundacji. I zawsze tutaj, wspólnie razem, możemy pomóc tym dzieciom, które tego najbardziej potrzebują, a naprawdę w naszym środowisku jest ich nadal sporo. Teraz też ruszyła zbiórka akcji Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat, mhm. i pieniążki z tej zbiórki będą przeznaczone na wypoczynek dzieci, mhm. które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Bo nasze działania głównie skupiają się na tym, żeby każde dziecko miało możliwość uczestniczenia w zajęciach sportowych oraz wyjazdu na wakacje czy zimowiska. Tak, i myślę, że otoczenie troską no właśnie tych dzieci z rodzin ubogich, które może w takim normalnym wymiarze e, nigdy by sobie nie pozwoliły na to, żeby nie wiem, no wyjechać dzisiaj e, całą rodziną na wakacje nad morze czy w góry. Dzisiaj często jest to niemożliwe dla rodziny, która powiedzmy jest wieloosobowa, e, ale można skorzystać z tej oferty, którą wy e, proponujecie. To są właśnie boskie wakacje, które odbędą się w Mrówkach pod koniec sierpnia, dokładnie od 23 20... do 30. 30, czyli taki właśnie ostatnia, ostatnia jakby linia wakacyjna, ale oprócz tego gdzieś na waszej stronie internetowej też wyczytałem, że organizujecie tutaj w Kaliszu półkolonie na miejscu i to też może być dla kogoś alternatywa. Ktoś może powiedzieć, dobrze, w tym roku ze względu na pandemię trudną sytuację finansową jednak nie zdecydujemy się, żeby wysłać swoje dziecko na boskie wakacje, ale no właśnie, żeby to dziecko nie siedziało cały czas w domu przed komputerem i się nudziło, chcemy mu zapewnić także aktywny wypoczynek i ta propozycja półkolonii, które odbywają się tutaj w Kaliszu na miejscu, ona też jest aktualna dla każdego. Oczywiście, że tak. To jest nasze marzenie, które chcieliśmy spełnić od paru lat, i w tym roku zaczynamy z tym projektem, ponieważ jesteśmy już na to gotowi. Ten projekt przede wszystkim tworzyliśmy z myślą o rodzicach, dzieciach i kaliszu, którego bardzo, bardzo kochamy. Dlaczego o rodzicach? Mhm. Dlatego, że szczególnie teraz, kiedy tak długo jesteśmy wszyscy zamknięci, ja mam świadomość, że rodzice, którzy najbardziej kochają swoje dzieci. Mogą i zapewne też są zmęczeni tym, że jesteśmy w jednej przestrzeni. Dlatego ta oferta półkolonii jest skierowana do rodziców i do dzieci, po to, żeby móc nie tyle od siebie odpocząć, ale porozmawiać o tym, co dzieci poznały, czego się nauczyły, jak się wspaniale bawiły po powrocie do domu. Z drugiej strony, też oferta jest skierowana do tych dzieci, które z różnych powodów nie mogą jeszcze uczestniczyć w tym wypoczynku. Obozowym, tak to się wyrażę, wakacyjnym, z różnych powodów z powodów materialnych, ale też z powodów takich związanych z nimi emocjami że na tym, w tym momencie nie są jeszcze gotowe na taką dłuższą rozłąkę z rodzicami. Dlatego nasza oferta półkolonii jest tak zbudowana, że ona w dużej mierze przypomina formę obozu wakacyjnego po to, żeby dzieci też jak najbardziej zachęcić do tego wyjazdu wakacyjnego do czego ogromnie zawsze rodziców zachęcamy, tak jak powiedziałam z mojej wiedzy, z tego co ja obserwuję przez wiele lat, jest to bardzo ważne do tego, żeby dzieci rozwijały się w sposób bardzo zrównoważony i tak naprawdę też umiały radzić sobie z różnymi emocjami. I ostatnia rzecz Kalisz mhm. Kalisz jest pięknym miastem... Kochamy to miejsce, tak naprawdę, i zawsze nam zależało na tym, żeby robić coś więcej dla Kalisza. Do tej pory wszystkie nasze działania skupiały się na, na działaniach związanych z ośrodkami, które mieszczą się poza granicami miasta, a od tego roku możemy tak naprawdę propagować też to, co wiąże się z Kaliszem. Dlatego też już teraz zapraszamy na e, ciekawe gry miejskie, na spływy kajakowe. Na aktywność sportową, na to wszystko, co wiąże się z naszym miastem, przez co bardzo nam na tym zależy, żeby dzieci i młodzież bardziej poznała historię, piękne zakątki miasta Kalisza i tak naprawdę czuła się tutaj w tym miejscu jeszcze lepiej. My będziemy szczęśliwi, jeżeli dzięki nam dzieci, młodzież, rodzice jeszcze bardziej się z tym miejscem utożsamią. Myślę właśnie, że ta, ta lokalność, ona też jest bardzo ważna. My chyba bardzo często nie doceniamy tego, co, co mamy wokół siebie. E, może być coś takiego, że przyzwyczajamy się do tego, co nas otacza, i to jest takie normalne, ale z drugiej strony może być też takie niebezpieczeństwo, że tych walorów naszej pięknej, kaliskiej okolicy e, po prostu nie zauważamy, że przechodzimy obok tego bardzo, bardzo obojętnie e, i tak naprawdę kalisz tutaj, co, to, co ma do zaproponowania, e, też jest piękne. No, żeby z tego też skorzystać, e, skorzystać. Wracając do tych półkolonii, one będą się odbywały przez cały okres wakacji, czy tylko w jednym miesiącu? Jak to chcecie rozwiązać? Okres pół, y, półkolonii odbywają się w czasie y, w okresie całych wakacji. Mhm. Tak naprawdę są to takie turnusy tygodniowe, ale jeżeli są rodzice, którzy mają taką ochotę, mogą zapisać dziecko na tydzień, dwa, trzy, cztery, pięć, nawet sześć, ale myślę, że taka forma Tygodniowego, dwutygodniowego wypoczynku jest bardzo fajna i atrakcyjna. Ciekawe jest to, że również w ramach półkolonii możemy wykorzystać błąd bon turystyczny. Bon turystyczny, i myślę, że ciekawostką też, zarówno dla dzieci i rodziców, będzie też to, że zaplanowaliśmy też nocleg na terenie na, na naszego, na naszej fundacji dla dzieci, po to, żeby też zobaczyć, jak dzieci się przygotowują do tej rozłąki z rodzicami? A jest to o tyle bezpieczne, że tak naprawdę do mnie jest blisko, a stworzyliśmy dla nich mnóstwo ciekawych atrakcji. Dlatego też z całego serca zapraszamy wszystkich na półkolonie w Kaliszu, które organizuje transport, A my w ramach fundacji zawsze gromadzimy środki i wspieramy tych, którzy najbardziej tego potrzebują. Kalisz ma wiele urokliwych miejsc. Jest to miasto, które ma w sobie również zalążki nowoczesnego miasta, ale również dużo zieleni, wody i jest to idealne miejsce do aktywnego wypoczynku. I my taką ofertę przygotowaliśmy dla dzieci najmłodszych w ramach naszych półkolonii. Podsumowując to wszystko, co zostało już powiedziane, bardzo zachęcamy rodziców, aby swoje pociechy wysyłali na. Boskie wakacje, które odbędą się w mrówkach i jeszcze chciałbym, żebyśmy to podkreślili, że na pewno będzie tam bezpiecznie. Boimy się o swoje zdrowie, jeszcze bardziej boimy się o życie czy bezpieczeństwo naszych pociech, ale tutaj rodzice myślę, że mogą być spokojni, że tam te wszystkie warunki sanitarne będą zapewnione i na pewno w mrówkach podczas boskich wakacji będzie bezpiecznie. Oczywiście, że tak. Drodzy Państwo, bardzo Was serdecznie zapraszamy. E, tak naprawdę to będą nasze drugie wakacje mhm. e, w czasie tych warunków e, pandemicznych, dlatego już mamy doświadczenie z roku ubiegłego, e, gdzie e, czuliśmy się bardzo bezpiecznie. Mamy wytyczne, które mhm. jako organizator zawsze, zawsze spełniamy. Nasza e, też forma organizacji zajęć bardzo nam w tym pomaga, ponieważ Grupy w ramach zajęć programowych są tak scentralizowane, że dzieci śpią tak naprawdę w tych samych pokoikach. Więc, dlatego, jest bardzo bezpiecznie, poruszają się w sposób zorganizowany. Nie było żadnego problemu w zeszłym roku, nie było żadnych zachorowań. W tym roku jeszcze bardziej jesteśmy do tego przygotowani i tak naprawdę. Obecnie nie jest to dla nas żaden problem. Tak naprawdę czekamy tylko z radością na, na, na dzieci, i już teraz mogę powiedzieć, że jesteśmy przygotowani na te wakacje 2021. Tak, ja myślę, że po tej rozmowie te wątpliwości, które gdzieś pojawiały się w głowach i sercach rodziców, one zostały rozwiane. Myślę, że jeszcze taka też uwaga, że właśnie ktoś słyszał może komunikat w kościele na temat boskich wakacji, może trudno będzie mu udać się od razu do Kalisza, do siedziby Waszej fundacji, zgłosić się po prostu do swojego księdza proboszcza. Księża zostali już poinformowani o tym, jak te boskie wakacje będą wyglądały, i po prostu. Zapytać o, o szczegóły. Ja się bardzo cieszę, że, że udało nam się spotkać w naszym studio telewizyjnym. Mam nadzieję, że to nie jest pierwsze i ostatnie spotkanie. Umówiliśmy się także, że będziemy wam towarzyszyć radiowo i telewizyjnie podczas boskich wakacji w sierpniu. Przyjedziemy do mrówek. Pokażemy Państwu, jak to wygląda właśnie oddolnie, jak tam jest naprawdę i myślę, że, że wszyscy będą, będą zachwyceni. Gratulujemy Wam waszego pomysłu. Waszego zaangażowania i tej troski, nieustannej troski o, o dobro dzieci, o tą troskę o, o ich rozwój. Bardzo się cieszę z tego spotkania. Przypomnę Państwu, że nasi, naszymi gośćmi byli przedstawiciele Fundacji Sansport, Pan Tomasz Nicgorski, a także Pani Justyna Krzyżaniak. Dziękuję za rozmowę i spotkania. Dziękujemy, Dziękujemy bardzo. bardzo.